Proszę Państwa, Carbon Tyr MK1 GR na niezależnym zawieszeniu. W zupełnie wyjątkowych barwach jedzie dzisiaj do klienta. Dlaczego nasza przyczepa jest wyjątkowa? Po pierwsze, jest piękna. Po drugie, jest niezwykle funkcjonalna. Jest bardzo dobrze zbudowana. Ma ciepłe ściany, naturalne materiały. Jest wygodna i ekonomiczna. Co mamy w środku? Łóżko 2 metry na 1,40 m. Można się wyspać doskonale, dwie osoby. Wyspać i nie tylko. Zestaw szafek z wyśmienitym audio. Audio jest dla nas niezwykle istotne. Mamy takich klientów, którzy nie chcą oglądać morza ani lasu. Nie chcą wychodzić z przyczepy. Wolą słuchać dobrej muzyki w wyśmienitej jakości. W wezgłowiu mamy dwie szafki na pościel bądź inne potrzebne rzeczy. Szafka bardzo pojemna na wszelkie potrzebne rzeczy w podróży. Maleńki elektryczny, ceramiczny grzejnik na 12 V, który w zupełności wystarcza w zimne noce. Tu jest centrum dowodzenia, jak widać, zrobione z najlepszych komponentów. Czytelne, jasno opisane, co w którym miejscu mamy, co włączamy, zestaw bezpieczników. Wszystkie instalacje są sterowane automatycznie. Wewnątrz mamy okno dachowe, które możemy zasłonić żaluzją bądź moskitierą. Oczywiście przyczepa jest wentylowana, dwie klatki wentylacyjne plus wentylacja w świetliku dachowym. Co mamy na zewnątrz? Na zewnątrz mamy wentylację pomieszczenia mieszkalnego, wentylację kuchni, przyłącze wody, do którego możemy wlać 25 litrów wody czystej, zewnętrzne przyłącze do prysznica. Mamy tutaj ciepłą wodę z prącznikiem. Korzystamy z namiotu turystycznego, sanitarnego, toaleta chemiczna, tak jak w każdym kamperze. Prysznic, więc jesteśmy niezależni, możemy stawać w dowolnym miejscu i używać Carbon Tyra jak chcemy. Przyczepa zasilana jest z baterii żelowej 120 Ah, która może być ładowana poprzez solar. Mamy tutaj rozwiązanie w pełni zautomatyzowane. Bądź też poprzez gniazdo 230, które podłączamy do zewnętrznego źródła prądu. Z drugiej strony mamy również wentylację kuchni i wentylację pomieszczenia mieszkalnego. Ten model ma w sobie bagażnik dachowy. Oczywiście wszystko robione przez nas ręcznie, na którym możemy zamontować bądź belki dowolnego producenta, bądź belki, które w tym momencie mamy. Do tego do bagażnika domontowana jest dodatkowo markiza o wielkości 2 metrów. Dochodzimy do części tylnej, która jest, mówią niektórzy, że najpiękniejsza. Mamy w pełni urządzoną kuchnię ze zlewem z ciepłą i zimną wodą, dwoma palnikami kuchennymi. Tu w szafce mamy miejsce na butlę gazową 2,5 kg. Szuflada na rzeczy kuchenne. Oczywiście do każdej przyczepy nasza wyposażona jest też gaśnica. Szuflada ma następne różne rzeczy, które w ogromnej ilości mogą być zabrane na urlop. I rzecz dodatkowa, którą bardzo lubimy, szuflada na sztućce i drobne rzeczy. Sama szafka górna wydaje się być prosta, ale jest bardzo funkcjonalna. Miejsce na zamykane, na różnego rodzaju ingrediencje. Na górze płytka, półka do ustawiania przypraw. Dobrze gotujemy, to używamy przypraw. Miejsca na makarony, kawy, oliwy, no i oczywiście dobrą butelkę wina. Ale lepiej z butelką wina, proszę Państwa, przejść na prąd na tej przyczepy.
tu mamy coś wyjątkowego. Frontowy boks, spawany ręcznie, robiony przez nas z aluminium, który w środku zawiera takie cacuszko. Mamy tutaj lodówkę Dometica, która naprawdę, lodówka oczywiście kompresorowa, która jest zasilana na 12 i na 230 V, która naprawdę chłodzi. W tej chwili mamy 5 stopni Celsjusza w środku. Lodówka działa nam w czasie jazdy, dlatego że jest zasilana z akumulatora, z baterii żelowej, która jest na pokładzie, tak jak mówię, jest bardzo duża i pojemna. Oprócz rzeczy funkcjonalnych mamy rzeczy ładne. Lubimy bardzo dobrze dopracowane detale. Wszystko, co Państwu pokazuję w tej chwili, są to ręcznie robione przez nas w naszej manufakturze rzeczy. Wszystkie obróbki, okna są przez nas wykonywane. Nawet z takimi drobnymi detalami, jak ten platerek do zamka. Do zamykania służy nam jakże klasyczne rozwiązanie, pasek skórzany, który pozwala zamknąć nam się od środka. System jednego klucza, drzwi otwierane są jednym kluczem, prawe i lewe, klameczka. Spójrzcie, dzieło sztuki. Taki jest Carbon Tier. Doskonale skonstruowany, świetnie jeżdżący i ekonomiczny, to co mówiłem wcześniej. Nasze przyczepy przy normalnej jeździe dodają ledwie litr paliwa na 100 km. W przypadku długich podróży, zwłaszcza po Europie, robi się z tego całkiem niezła sumka, która przystaje na wyśmienite kolacje albo inne przyjemności. Jako dodatek jest chyba rzecz najważniejsza. Tym Państwo naprawdę oczarują znajomych i będą mieli przyjemność nie tylko to mieć, ale tym wszędzie się pokazać. Carbon Tier, specjalnie dla Was.